Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak zmienić język aplikacji, język translacji postów i język preferowanych postów w aplikacji Blue Sky. Aby zmienić język, należy kliknąć ikonkę w lewym górnym rogu, następnie zakładkę Settings, zjechać na dół i kliknąć Languages. I jak widzimy, wyświetlą nam się trzy różne zakładki. Pierwsza, App Language, odnosi nas do języka aplikacji, który chcemy wybrać. Na ten moment, jak nagrywam ten materiał, nie ma jeszcze niestety polskiego, ale mamy inne języki do wyboru lub domyślny język, czyli angielski. Ja przy nim pozostanę. Nasz język, który chcemy, aby był preferowanym językiem do translacji postów, czyli jeżeli wyświetli nam się post w jakimś innym języku, będziemy mogli kliknąć przetłumaczenie i właśnie przetłumaczy nam na język, który mamy tutaj wybrany. Mamy tutaj do wyboru bardzo sporo języków. Ja wybiorę i pozostanę właśnie przy polskim, czyli takim, jak mieliśmy domyślnie wybrany. I preferowany język właśnie postów, które nam się wyświetlają, możemy tutaj właśnie wybrać. Ja mam wybrany angielski, polski i rosyjski, ale możemy dołożyć do tego inne języki, na przykład albański albo wiele innych języków. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do oglądania innych filmików i subskrypcji naszego kanału.